wtorek, 12 marca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. 21 marca Sejm ma pochylić się nad pierwszym czytaniem ustawy o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Taką deklarację w sobotę złożył w Tychach marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Tak blisko realizacji ta idea nie była jeszcze nigdy. Paweł Jędrusik. Nad projektem ustawy posłowie pochylą się podczas plenarnego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. Zdaniem Jerzego Gorzelika z Ruchu Autonomii Śląska nie można tu już mówić o światełku w tunelu. Ja sądzę, że to nie tyle światełko w tunelu, ale naprawdę już jasne, silne światło. Oczywiście w obliczu takiej, a nie innej arytmetyki parlamentarnej tak naprawdę jedynym zagrożeniem jest potencjalne weto prezydenckie. Ja bym stawiał jednak na to, że do niego nie dojdzie. Podobnego zdania jest Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, która od początku każdej ze swoich kadencji mocno zabiegała o to, aby śląski był uznany za język regionalny. Projekt ustawy 25 stycznia złożyła grupa posłanek i posłów Koalicji Obywatelskiej. Liczę na to, że żaden klub nie zgłosi wniosku o odrzucenie tego projektu. Wiem jedno, większość na uchwalenie tego projektu w Sejmie, w Senacie mamy. To jednak dopiero początek drogi. Ustawa o języku śląskim musi przejść przez Sejm, Senat, później prezydenta. Dalszymi krokami ma być m.in. nauka śląskiego w szkołach. Nie stanie się to jednak na pewno wcześniej niż we wrześniu przyszłego roku. Ustawa przygotowana od dawna, chowana przez ostatnich wiele lat ze jakimś wstydem, czy agresją, czy nie wiem, czy przez poprzednią ekipę, a my się tym z dumą zajmiemy i zajmiemy się specjalnie na posiedzeniu plenarnym, bo tego chcieli od nas Ślązacy. Według danych około 600 tysięcy osób w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowało narodowość śląską. Przy domowym Szambie, przy posesji w Dąbrowie Górniczej, znaleziono ciało kobiety. 73-latka była od wczoraj poszukiwana. W poniedziałek, 11 marca, rodzina 73-letniej mieszkanki Dąbrowy Górniczej zgłosiła jej zaginięcie, gdy kobieta opuściła swój dom i przez cały dzień nie było z nią kontaktu. Bliscy oraz policjanci podjęli poszukiwania, mobilizując wszystkie dostępne siły. Niestety zakończenie tych starań okazało się tragiczne. Ciało zaginionej kobiety odnaleziono w przydomowym szambie. Zwłoki zostały zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji. Policja prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. W nocy w Szczyrku wybuchł pożar domu jednorodzinnego. Jeszcze przed przyjazdem strażaków policja pomagała w ewakuacji 4 mieszkańców. Straty wyceniono na ponad 500 000 zł. W akcji przy ulicy Jasnej brało udział kilka zestępów Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Pożar rozprzestrzenił się po elewacji i dotarł na poddasze. Ogień objął także skrzynkę z przyłączem gazowym. Dopływ gazu został odłączony, jednak nadal wydobywał się przez uszkodzony rurociąg. Pogotowie gazowe musiało dodatkowo go zabezpieczyć. Strażacy, żeby zlokalizować pożar, częściowo rozebrali dach. Budynek sprawdzono kamerą termowizyjną, a po ugaszeniu pożaru jeden z zastępów OSP dozorował pogorzeliska. Straty są spore. Zniszczeniu bądź spaleniu uległy altany, elewacja budynku, część dachu i wyposażenie domu. Walka wyborcza różne ma oblicza. Z jednej strony to dopuszczalna prawnie wymiana argumentów i pomysłów, z drugiej agresja w każdym możliwym wymiarze. Na 3 tygodnie przed wyborami i 2 dni przed końcem zgłaszania kandydatur machina zaczyna się rozpędzać. Chyba nie ma takich wyborów, podczas których nie dochodzi do niszczenia materiałów wyborczych. Tak dzieje się w wielu miastach, a w ostatnich dniach na przykład w Jaworznie. Paweł Jędrusik. Barbara Sikora, która jest radną w Jaworznie i ubiega się o kolejną kadencję, została taki napis na swoim banerze wyborczym. Zawsze tak było, tylko pojawiały się rysunki, okulary, wąsy nam dorysowywano. Natomiast teraz, kiedy kandyduję z listy Platformy Obywatelskiej, zaczynają pojawiać się takie prymitywne slogany polityczne.
Ofiarami wandali padli też inni kandydaci. Wśród nich jest również Michał Kircher, który chce zostać prezydentem Jaworzna. Tak naprawdę w jakim stopniu nie dotyka mnie to, ponieważ moim celem jest to, aby ludzie się przekonali w kwestii mojego pomysłu na miasto, na rozwój miasta, na jego strategię i to, co proponuję, jaki jestem też człowiekiem, a nie jaki mam baner wyborczy. Natomiast uważam, że rzeczywiście to jest nie w porządku, ponieważ mamy pewne reguły, które funkcjonują. A policja przypomina, że łamiący je muszą się liczyć z konsekwencjami. Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń od kilku kandydatów o zniszczeniu plakatów wyborczych. W chwili obecnej prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia sprawców zniszczeń. Kodeks karny przewiduje za to przewinienie karę aresztu oraz karę grzywny, jak również naprawienie szkody. Zaczyna się przepychanka wyborcza na ulicach, trwa też ta zgodna z prawem, walka o głosy. W poniedziałek swojego kandydata na prezydenta Katowic ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. To Leszek Piechota. 10 lat temu, w 2015 roku, budżet miasta Katowice wynosił 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj jest to 3 miliardy złotych. Za tym dynamicznym rozwojem są też mimo wszystko pewne ujemne konsekwencje. Miasto stało tu się centrum biznesowym, centrum turystyczno-sportowym. Jest to miejsce usadowienia się wielu urzędów centralnych i lokalnych. To pośrednio też wpłynęło na zwiększenie kosztów życia w mieście. I nad tym my jako Prawo i Sprawiedliwość, ja osobiście chcę się pochylić. Pochylić nad kolejnymi projektami w mieście chce się też Arkadiusz Chęciński, o ile mieszkańcy zadecydują, że będzie rządził nadal. To przecież rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, warta ponad 100 milionów złotych, którą chcemy zrealizować w kolejnej kadencji. To zrewitalizowanie terenów po kopalni Kazimierz Jurusz, w których mamy mieć miejsce, które będzie żyło, tętniło życie przez każdego dnia, a nie tylko w określonym czasie, bo to ma być miejsce, w którym będzie żłobek, przedszkola, ale też miejsce pamięci o górnictwie, miejsce dla przedsiębiorców. Kandydatom na przekonanie do siebie wyborców zostaje już coraz mniej czasu, a im bliżej do wyborów, tym emocje większe i coraz częściej będziemy je obserwować na ulicach. Wybory odbędą się 7 kwietnia, a do 14 marca komitety mogą zgłaszać kandydatów. Znaleziska z czasów wojny w lesie. Dzień po dniu na terenie powiatu tarnogórskiego odkryto dwa niewybuchy. Pociski artyleryjskie zabezpieczyli saperze. Policja apeluje, żeby zgłaszać odnalezienie niebezpiecznych przedmiotów i ich nie dotykać. Jak pokazują statystyki, ziemia kryje jeszcze sporo takich niespodzianek. Łukasz Kądziołka. Na niewybuchy można się natknąć w lesie przypadkiem, ale można też w taki sposób. Fajny sygnał, równy. Właśnie za pomocą wykrywacza metali detektorysta odnalazł obiekt, który okazał się pociskiem artyleryjskim. Było to w niedzielę w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach. Już następnego dnia policja musiała zabezpieczyć podobne znalezisko w tym lesie, w okolicy Ptakowic. Przechodzień natknął się na przedmiot, podobny przedmiot do tego z niedzieli, który przypominał pocisk. Na miejsce oczywiście skierowani zostali policjanci, a także strażacy, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a po raz kolejny policyjny pirotechnik potwierdził, że w tym przypadku jest to również pocisk artyleryjski z czasów wojennych. Ten pocisk również zabrali saperzy. Nierzadko policjanci otrzymują zgłoszenia od poszukiwaczy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenia konserwatora zabytków i właścicieli gruntów. Śląska grupa detektorystów spotyka się niemal co tydzień i przeczesuje głównie tereny leśne. Dzięki nim niewybuchy są od razu odpowiednio zabezpieczone. Używamy wykrywaczy metali ręcznych, tak? I teraz w zależności od tego, jak duży jest obiekt w ziemi, jesteśmy w stanie wywnioskować to po dźwięku, który jest wydawany przez wykrywacz. Jeżeli widzimy, że jest to duży dźwięk, słyszymy, że jest to duży dźwięk, no to jesteśmy wyczuleni i nauczeni, że kopiemy z boku. Musimy obkopać obiekt, no bo nie daj Boże uderzymy łopatą bezpośrednio w granat, no i może być po nas. Jedno z ostatnich znalezisk grupy to radziecka głowica z wyrzutni Katiusza. Tym razem jest Krzysiu winowajcą. Niewybuch miał mniej więcej 40 cm długości i ważył około 90 kg, a sama waga materiału wybuchowego to około 30 kg. W ubiegłym roku było blisko 350 zgłoszeń dotyczących znalezisk. Potwierdziliśmy, czyli to, że faktycznie są to materiały niebezpieczne, 180 takich przypadków. W 80% z tej liczby były to znaleziska pochodzące przede wszystkim wojskowe, materiały wybuchowe, pociski, uzbrojenie. Policja przypomina, że trzeba uważać z takimi obiektami. Stąd też apelujemy do wszystkich, którzy natrafią na tego typu znalezisko, przede wszystkim o rozsądek, aby tego przedmiotu nie dotykać, nie przemieszczać.
Prawie stuletnie obiekty można znaleźć najczęściej w miejscach, gdzie mogły znajdować się magazyny broni lub w czasie wojny dochodziło do mniejszych starć pomiędzy wojskami, ponieważ większe ominęły nasz region. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.